Proszę o powstanie. Osoby umundurowane, baczność do hymnu państwowego. Proszę zająć miejsca. Proszę Państwa, przyszedł czas, żeby oficjalnie Państwa przywitać. Myślę, że to jest miejsce odpowiednie. W kościele nie za bardzo miałam takich możliwości, bo najważniejsi byli ojcowie, którzy celebrowali mszę świętą. To jest niepisany testament Romana Dmowskiego proszący Marię Niklewiczową, która reprezentowała pana Romana, sprzedając to ojcom werbistom, aby on miał tylko jedną prośbę, aby w sposób niepisany testament, żeby właśnie w dół jego imienin i urodzin była odprawiana uroczysta Eucharystia. Oczywiście imieniny i urodziny są 9 sierpnia, ale my zawsze w pierwszą sobotę sierpnia już od lat te uroczystości mamy związane z bytnością tutaj, tu i teraz Romana Dmowskiego. Proszę Państwa, w kościele była z nami pani Anna Bryłka, pani eurodeputowana, która z przyczyn od nas niezależnych była w połowie prelekcji, musiała opuścić naszą świątynię. Tu są jej kwiaty, złożyła właśnie przed popiersiem Romana Dmowskiego. Witam również wśród nas gospodarza naszej gminy, pana Grzegorza Wojterę. Zdążyłam zauważyć. Witamy serdecznie, panie wójcie. Tak. W kościele również była pani wójt, którą też serdecznie witam.
Witam przedstawicieli Rady Powiatu, witam przedstawicieli radnych gminy Suchy Las, witam pana sołtysa, pana Marka Pieczyńskiego. Panie sołtysie, pan tu jest też bardzo ważną figurą naszej wsi, także witamy serdecznie. Tak. Witamy sołtysów z innych wiosek naszej gminy. Proszę państwa, witam wśród zebranych, są profesorowie naszych uczelni, jest nasi dyrektorzy szkół, między innymi jest była pani kurator, pani Lucyna Biał-Cieślak jest wśród nas. Witam wszystkich państwa z różnych stowarzyszeń, którzy państwo przyjechali z całej Polski, bo i z Gdańska, i z Warszawy, i z Poznania, i z Krakowa, i z poza granicami Polski. Witam państwa serdecznie wszystkich. Nie wiem tutaj, którzy państwo pieścicie, no wszystkie stanowiska z ramienia różnych stanowisk witam. Wśród nas też jest pan doktor, który głosił prelekcję, ale pana doktora Świerkułę, myślę, że państwo też spotkaliście się może w źródłach, to co pan doktor nam mówił o mapach, które Manowi Dmowskiemu w czasie konferencji wersalskiej. Byli zaskoczeni, przede wszystkim premier Wielkiej Brytanii na konferencji wersalskiej był przygotowany. I on reprezentował nie tylko Polskę, ale nasze interesy Polski. On wysłał tutaj w sytuacjach trudnych, kiedy była sytuacja dla Polski jeszcze skończyło się to no, sukcesem takim wielkim, sukcesem dla Polski i dla Romana Dmowskiego. To było takie zwycięstwo na taką miarę. Proszę państwa, jeszcze nie mogę zapomnieć, to by było wielkim moim nietaktem, jakbym nie pozdrowiła i tu reprezentują wszystkie siły. Mamy na sztandarach wypisane, sokoły są między innymi, które tutaj stoją, co roku są, ale wśród nas jest, jeżeli się nie mylę, mogę to powiedzieć, Pudełuczek i pani Krysia ze sztandarem ojca pana generała Podchórskiego stała w kościele całą mszę świętą, teraz też pani Krysiu, chylę czoło. Naprawdę. Dzięki, bardzo dzięki. Dla nas, dla Polski, dla Romana Dmowskiego. No, do kogoś pominęłam, proszę mi powiedzieć. Jeszcze pominęłam, tutaj mi przypomina pan major, że mam Muśnickiego, tak chyba się nie pomyliłam. Muszę państwu powiedzieć, że były bardzo trudne czasy po wojnie. Mam na myśli, ze sobą tutaj blisko mieszkali Roman Dmowski w Grudowie, generał w Lusowie i tak prawdę mówią, odeszli w zapomnienie. To już historia. Daje nam ku temu źródła i wiadomo, trzymam się troszeczkę na Chludowie. Nie będzie to długie. Podpisany z ramienia rządu przez Jana Ignacego Paderewskiego i Komitetu Narodowego Polski przez Romana Dmowskiego 28 czerwca 1919 roku kończy pierwszy etap dyplomatycznej działalności Romana Dmowskiego. Polska odzyskuje niepodległość, zajmuje zaszczytne miejsce wśród państw zwycięskiej koalicji i powraca na mapę Europy. Osiągnięciem oczywistym Romana Dmowskiego to powstanie państwa ze scalonych trzech zaborów, a szczególnym osiągnięciem to przyznanie ziem Wielkopolski, część Pomorza, Śląska, Małopolski, no i dostęp do morza. Trudno w tym kruchu XX wieku, którego myśli i działania powinny być znane w każdej polskiej rodzinie. Czy są? Znak stawiam tutaj zapytania. Przejdę do etapu drugiego. Mieszkanie daje o wiele za mało, by można było stwierdzić, że jest to Polska jego marzeń. Polityczna sytuacja to nieład spowodowany rozgrywaniem.
zabrania przez obce żywioły jedności, to i co najgorsze, wykłanie się wyprawę kijowską, lekceważenia nawały bolszewickiej i perspektywicznego ujęcia sytuacji przez rząd ponagrane było istniejącą sytuacją gospodarczą i militarną. W mocnym czasie, by obce siły i środki służące obronie ojczyzny dotarły na czas, a zmobilizowane siły znalazły się pod jego dowództwem. Ulica Marcinkowskiego 2, z upodobania pragną mieć dom na wsi, jak sam mówił, że obcowanie z przyrodą rozszerza horyzonty myślowe. Zdarzyła się okazja kupna domu z parkiem w Ludowie. Dzięki Komisji Urzędu Ziemskiego zakupił pałac wraz z parkiem i przyległą resztówką 18 hektarów. Remont zdewastowanego wnętrza budynku przez Niemca, który zmuszony był opuścić wiosną 1922 roku, no i pierwsze wakacje. Cały opis tego wnętrza, tego domu znajdziecie Państwo w pracy pani Marii Niklewiczowej do roku 1934, ale wróćmy do Chludowa. Pobyt Romana Dmowskiego w Chludowie należy do najbardziej twórczej działalności. Zajmował się z poczucia obowiązku, dążył, żeby po nim pozostał trwały ślad historii i nie było w tej działalności żadnego aktorstwa, żadnego wodzowania. Pisał w tych latach wiele artykułów, które złożyły się na książkę Świat powojenny i Polska. Pracą i działalnością pozarządową wywarł wpływ nie tylko na pisarzy, artystów, polityków, nauczonych, przede wszystkim stał się wychowawcą pokoleń. Pogoda ducha, gospodarność sprawiło, że Chludowo było urocze dla niego i dla tych, którzy tu przebywali z nim. Pan Roman był zapalonym miłośnikiem ogrodnictwa, pracował fizycznie, sadził winogrona, grusze, jabłonie, których nazwy należały do nieznakomitych. Pan Roman oko nie znosił nieporządku, niedbalstwa, chętnie dzielił się swoimi spostrzeżeniami, a do służby zwracał się pan per pani. No i co dalej? W uroczystościach chodził do kościoła na mszy święty, brał czynny udział w procesach ze święcami i śpiewał razem z ludem. To jest może wspomnień na okres ludowski. Postaram się istotne, a mianowicie organizowanie obozu Wielkiej Polski, częste wizyty znakomitych gości, profesor Ignacy Chrzanowski, generał Józef Haller, Wincenty Widos, Wojciech Korfanty, poseł japoński z żoną i wielu innych. Taka ciekawostka z 1934 roku. Chludowo zostało obsadzone dwoma kompaniami policji dla zabezpieczenia porządku. To też o czym świadczy i podkreśla rangę wydarzenia. Przytoczę jeszcze dni radosne. Wielkiej Polski mężowi stanu Romanowi Dmowskiemu i przyznaje nagrodę literacką imieniem Jana Kasprowicza. Wcześniej, w 1923 roku, Uniwersytet Poznański uhonorował wielkiego Polaka Romana Dmowskiego, nadając tytuł honoris causa. Drugi dostał, albo pierwszy, w Cambridge. To też dla Polski wielka sława. Nadszedł smutny dzień i rok 1934. Przyczyn ekonomicznych, brak możliwości dalszego utrzymania, posiadło zostaje sprzedane. Nowymi właścicielami zostają księży warbiści, którzy do dnia święcy Romana Dmowskiego, tak jak mówiłam, w dniu imienin i urodzin. Z uwagi, że przypada to na okres wakacji, nasze stowarzyszenie wraz z domem misyjnym księży warbistów od 20 Państwo wiele trudu siebie dać, wiele godzin Państwo jechaliście, żeby tu z nami być. W dniu dzisiejszym, w tak niezwykłym miejscu dla Polski i oddać hołd wielkiemu mężowi. Po sprzedaży Chludowa przeniósł się do Warszawy i zamieszkał państwa Niklewiczów. Po wykupieniu starej posiadłości Drozdowo, Lutosławski przez Niklewiczów przeniósł się do, gdzie oddano mu ostatni hołd. Pochyliły się sztandary Stronnictwa Narodowego z Łomży i cały z Polski. Spoczął na cmentarzu Brudnowskim w rodzinnym Głowcu w
ostatnim pożegnaniu uczestniczyła cała Polska, ponad 100 kapłanów, 3 biskupów, były prezydent Polski Stanisław Wojciechowski. Brakowało tylko przedstawicieli rządu, którzy w tym czasie zajęci byli spychaniem Polski w objęcia okrutnych okupantów. Taka wisienka na torcie. Tak się zastanawiałam, jaka jest różnica między politykiem a mężem stanu. I wczoraj usłyszałam odpowiedź na Jasnej Górze, ksiądz, a następne wybory. Nie umniejszając nikomu, ale mąż stanu, którym był Roman Dmowski i tak zostawił po sobie taką spuściznę na wiele pokoleń. Dla Polski jest to nieoceniony skarb, który daje wytyczne, jak mamy żyć. Według tego, co powiedziałam Państwu, co mamy na sztandarach, Bóg, honor i ojczyzna. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz nastąpi następny punkt naszej uroczystości, złożenie kwiatów. To moment, proszę poczekać sekundę. Z tego powodu, że pani posłanka, która towarzyszyła pani Annie Bryłce, bardzo proszę. Już państwo złożyliście. Dobrze. To wobec tego poproszę o złożenie kwiatów. Pan wójt. Proszę o złożenie kwiatów przez sołtysa wsi Fludowo, pana Marka Pieczyńskiego. Dobrze. I pan radny, bardzo proszę. Pan radny gminy Suchy Las i pan sołtys wsi Fludowo. Proszę o złożenie kwiatów sołtys wsi Zielonkowo, pan Łukasz Kaczmarek. Pan Roman Łabęcki z Rokietnicy. Pan Romek, mogę troszeczkę coś powiedzieć, jest wyjątkowo i wiele przeszedł też, między innymi ta historia ściągania krzyży w szkołach polskich, to właśnie pan Romek przechodził, miał trudności, żeby podjąć studia. Dziękuję bardzo razem z delegacją. Dziękuję bardzo. Pułkownik, zapomniałem. I pan pułkownik. Co razem z delegacją? Pan Góra, tak. Nie, nie. Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych.
Stowarzyszenie Sami Swoi, prezes pani Zofia Dobrowolska. Klub Romana Pockiego, pan Piotr Waszkowski, Gdańsk. Podstawowe numer 2 imieniem Jana Pawła II w Suchym Lesie, pan Jarosław Krajewski. Stowarzyszenie Rolników i Producentów Żywności w Rudowie, prezes Maria Sztajder. Proszę Państwa, zasłużonych mamy społeczników, pani Irena i Waldemar Owczarek. Mamy takich społeczników, pięknie, z małżonką. Gospodyń Chludowo plus zespół Mazelonka. Wśród nas jest, nie zgłosił się, ale tutaj mam zauważył, dopisał, jest pan radny powiatowy, pan Artur Fiąkowski. Także panie Arturze, lepiej późno niż wcale. Przepraszam, ale nie zgłosił pan. Ale wszystko dobrze. Jeszcze mamy Stowarzyszenie Pancerne Wilki. Bardzo proszę. Ale wśród nas zauważyłam, stoi cierpliwie, nic nie mówi pani Irena, czyli żona pana Jana z Pałacu z Biedruska. Pani Ireno, no tyle dobrego mam od małżonka. I tyle dobrego mąż robi w Biedrusku, pani Jadwiga, tyle dobrego robi. Także tak, także to są ludzie bardzo prawi, którzy też scalają się i spalają się dla społeczności Biedruska i gminy Suchy Las. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. I między innymi Grochówka też przyjechała z Pałacu Biedruska. Jeszcze mamy ostatnią, nie tu mam zapisaną osobę, Konfederacja Korony Polskiej, pan były eurodeputowany, pan Witold Tomczak. Przepraszam pani Witolcie, ale to tak w ostatnim momencie. Zapraszam razem z Towarzystwem Historycznym Szembek. Radio Koszalin i znak Orła, tak? Tak, to bardzo proszę. Czy Państwo są jeszcze tu obecni? Zapraszam. Tak. Radio Kolonijne, tak. Znak Orła. Proszę uprzejmie, zapraszam.
jeszcze, proszę Państwa, nie wymienię, tam nie wyczytałam. Babia Koszalin jeszcze. Jeszcze Babia Koszalin. Tak, gdzieś tutaj jest. Babia Koszalin, także zobaczycie Państwo, no, z całej Polski ludzie przyjechali do. Babia Narodowa. Wiązanka od narodu polskiego. Bardzo proszę. I jeszcze ci ostatni będą pierwsi. Pan doktor Ścierko, proszę przejść. Panie doktorze, proszę bardzo. Panie doktorze, proszę bardzo. Panie doktorze, to pan. Nie ma sprawy, dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. I ostatnia piosenka, wiązanka, przepraszam Państwa, od stowarzyszenia imieniem Wojciecha Bogusławskiego i Romana Dmowskiego. Daję głos, a jeszcze, przepraszam, nie zauważyłam. Oddaję głos panu majorowi. Bardzo proszę. Proszę o powstanie i wspólne odśpiewanie roty. Dla pocztów sztandarowych Komenda Baczność.
Ta nasza transmisja powoli dobiega końca, ale jesteśmy już w składzie dwuosobowym. Kolega Piotr Błaszkowski. Witam, Piotr Błaszkowski. Tak. No to poproszę o słowa podsumowania. No proszę Państwa, piękna inicjatywa Stowarzyszenia imienia Wojciecha Bogusławskiego i Romana Dmowskiego, czyli tak naprawdę prywatna inicjatywa prywatnych osób, nie państwa polskiego, a mianowicie pani Ewy Kuleczki-Drausowskiej z małżonkiem. To oni całą trzecią RP, czyli może jeszcze tam w czasie transformacji, po prostu budowali tą inicjatywę. I to po prostu jest skandal, jeszcze raz skandal, i trzecia RP powinna za to zapłacić. Na szczęście są narodowcy, są pamiętający patrioci, i to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. No tak, no i przyjeżdżają tutaj z całej Polski, a też jest tu zaangażowanie jakby lokalnej społeczności, co było widać chociażby przy składaniu kwiatów i widać na tym pikniku, który tam się organizuje. Organizuje tak za naszymi plecami, ma to swój urok. No i przez 30 lat prawie już sztandar pamięci Romanie Dmowskim w Kludowie jest niesiony i miejmy nadzieję, że będzie niesiony dalej, że tu powstanie ta Izba Pamięci, o której już tu słyszeliśmy rok temu, tylko kwestia funduszy. Tak. Ojcowie werbiści byli bardzo zaangażowani, szczególnie ojciec Jan, chyba bodajże on teraz jest w Katowicach, o ile dobrze pamiętam, bo tak się zapowiadał. Więc proszę Państwa, no wpłacajmy na stowarzyszenie. Mam nadzieję, że sam też płacam, więc mogę tak mówić, bo takie inicjatywy musimy my Polacy, my naród polski ponosić. Dokładnie. I proszę Państwa, tym akcentem się z Państwem kończymy. Zapraszamy za rok, w pierwszą sobotę sierpnia, na wielkopolską gościnną ziemię do Chludowa. I to chyba wszystko. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce. Dziękujemy z Chludowa, że byliście Państwo z nami przez te całe uroczystości. Kamil Klimczak. Piotr Błaszkowski. Dziękujemy za uwagę. I na koniec rzut, proszę Państwa, na to, co się rozwija. Dziękuję bardzo. No i oczywiście prosimy o wsparcie również naszej inicjatywy, która też tą pamięć niesie. Tu siedzi na tym pomniku werbista, misjonarz w Indiach, ojciec Żelazek. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Do zobaczenia.